Koncepcja zagospodarowania brzegów Parsento obejmuje tereny od ulicy Kamiennej do portu jachtowego. Mamy do czynienia z takim obszarem wodnym, który można wykorzystać na bardzo wiele różnych sposobów. Na pewno warto byłoby robić wszystko, żeby sprowadzić, dać ludziom szansę, żeby do tej przestrzeni przychodzili, żeby nad tą Parsentą mogli się poruszać, mogli wypoczywać. W Regionalnym Centrum Kultury architekci szczegółowo przedstawili swoją wizję, zaproponowali rozwiązania dla każdej części terenu. Nad Parsentą właśnie powinno się dziać to wszystko, co dla mieszkańców miasta jest najważniejsze, czyli wytworzenie takich specjalnych stref dla takiego typowego wypoczynku na świeżym powietrzu, nie wyłączając grillowania, no takiego związanego z penetracją tej przestrzeni, czyli spacery. Dajemy szansę również rowerzystom. No, chcemy wszędzie, gdzie tylko można, te ścieżki, które już fantastycznie istnieją, chcemy je połączyć. Oprócz wspomnianych ścieżek rowerowych były też zwodzone mosty obrotowe dla pieszych i rowerzystów, dodatkowe kładki dla pieszych. Pojawiły się parki mieszkalne, rondo na skrzyżowaniu Łopuskiego z Rzeczną, wielopokoleniowy dom kultury czy kawiarnia i wielopoziomowy parking i zabudowa hotelowa w porcie jachtowym. Uważamy, że tu jest idealne, wspaniałe miejsce na dobry zespół zabudowy, a nie samych tylko otwartych terenów, bo zabudowa może być zbawienna, jeśli myślimy o niej w ten sposób, że ona tworzy pewną przestrzeń. Uwagi na temat koncepcji są podzielone. Na Facebooku prezydent miasta już pojawiły się słowa uznania, ale też krytyki. Prezydent miasta czeka na wszystkie opinie i sugestie mieszkańców. My będziemy oczywiście zbierali, spisywali Państwa uwagi. No i oczywiście te wszystkie uwagi, które Państwo nam przekażecie, te wszystkie opinie, z którymi my się zapoznamy, no będą później przedmiotem dyskusji z pracownią, z panami architektami, którzy przygotowali dla nas te koncepcje. Po przeanalizowaniu uwag w grudniu ma powstać ostateczna koncepcja, a szczegóły dotyczące tej pierwszej wersji na naszej antenie przedstawimy jutro we wtorek w bloku programów po wydarzeniach dnia.